Kolejne marzenie dziecka zostało spełnione. W piątek odbył się koncert charytatywny, z którego dochód został przeznaczony dla podopiecznej fundacji Mamy Marzenie. To była już kolejna inicjatywa Marcina Helaka, który działa w projekcie Góry Marzeń. Tym razem na pomysł koncertu wpadli pedagodzy z liceum ogólnokształcącego i właśnie tam odbyła się impreza. To jest długa historia, bo to już minęło dobre 2 lata od momentu, kiedy coś tam w mojej głowie zaiskrzyło, jeżeli chodzi o ten projekt Góry Marzeń. Na początku to przybrało troszeczkę inną formę, natomiast jakby sama idea projektu Góry Marzeń wywodzi się od tego, co udało mi się do tej pory zrobić, jeżeli chodzi o moją wspinaczkę wysokogórską. Ja miałam szansę realizować swoje marzenia, robić to, co kocham i w jaki sposób chciałem się odwdzięczyć. Stąd projekt Góry Marzeń, pomoc fundacji Mam Marzenie i spełnianie marzeń podopiecznych fundacji. Do Siremu udało się zaprosić uczestników 3. edycji programu The Voice of Poland. Dla chorej Wiktorii, która wymarzyła sobie niebieski laptop, wystąpili Jagoda Kret, Arok Łusowski, Michał Grobelny, Kasia i Gosia Chybiak, Marta Maksymiuk oraz Joanna Smajdor. Jak wspominam udział w The Voice of Poland? Wspominam fantastycznie, co tu dużo mówić. To jest jedna z fajniejszych przygód w moim życiu, wielkie przeżycie i wspominam to bardzo miło. Bardzo chętnie bym wróciła do następnej edycji, jeszcze do następnej. Super program. Fantastycznie, dlatego że to była dla mnie możliwość tak naprawdę dopiero zetknięcia się po raz pierwszy z profesjonalnym światem muzycznym, czyli miejscem, w którym zawsze chciałam się znaleźć. Jest to miejsce, w którym tak naprawdę poznałam fantastycznych ludzi, z którymi do dzisiaj mam kontakt. No tak jak na przykład Marta Maksymiuk, z którą miałam okazję śpiewać w Bitwie. I myślę, że te przyjaźnie i te takie znajomości są teraz najważniejsze, bo program się skończył, my dalej mamy jakby siebie. No plus współpraca z takimi muzykami jak pani Dyta Górniak, czy Marek Piekarczyk, czy w ogóle cała reszta ludzi, którzy brali tam udział, to jest no niesamowite doświadczenie. Czyli ogromny zaszczyt. Wraz z artystami znanymi z telewizji w duetach wystąpili uczniowie oraz absolwenci liceum ogólnokształcącego, którzy podobnie jak oni swoją przyszłość próbują związać właśnie z muzyką. Ja w podstawówce sobie śpiewałam tam na chórku w kościelnym, ale wstydziłam się i dopiero w 6. klasie tak pod koniec wystąpiłam w jakimś konkursie, no i mi się udało wygrać. No i do tej pory 2 lata tak już na scenie to śpiewam. Czyli żeby samemu też kiedyś wystąpić w tego typu programie? Myślę nad tym, ale dopiero jak chyba skończę liceum, bo nie chcę tak wcześnie. Oprócz Marty na scenie wystąpiły też Julia Bartkowiak, Agata Tymel, Ola Wrotyńska czy Marta Pruszak. Dotarłam gdzieś tam troszeczkę wyżej w swojej świadomości tego, że potrafię gdzieś tam śpiewać, jak to ludzie stwierdzili. No i za namową w zasadzie mojej siostry i pana Sławomira Krama, którego serdecznie pozdrawiam, spróbowałam się dostać do szkoły muzycznej do Poznania. Jest to policjalne studium piosenkarskie. No i ku mojemu zdziwieniu, bo nie wierzyłam w swoje siły, udało mi się dostać. A nie było to łatwe, ponieważ było około 50 chętnych na 10 przyjętych. Także byłam przeszczęśliwa. Pamiętam, że tego dnia, jak zobaczyłam, że jestem na tej liście, to się aż popłakałam. Każdy z wykonawców ma już za sobą pewne doświadczenie na lokalnych scenach. Patrycja Łasińska i Jacek Golimowski, który akompaniuje jej na gitarze, występowali m.in. podczas ubiegłorocznych Dni Śremu, supportując Kamila Bednarka. Agata Tymel z kolei początkowo grała na gitarze, dopiero później okazało się, że ma też talent wokalny.
Skąd w ogóle ta pasja do muzyki? Myślę, że ona tak po prostu wrodzona już jest, bo nie da się określić tak naprawdę skąd ona się bierze. No ja tak chyba najbardziej mam po ojcu, bo mój ojciec grał na gitarze, w wojsku lubił się wymigiwać od obowiązków, to grał w orkiestrze wojskowej. No i ta gitara po nim została, do teraz gram na jego gitarze i no myślę, że stąd głównie się wziął ten jakiś tam talent i jakby zainteresowanie tą muzyką. Ja zaczęłam najpierw grać na gitarze, zaczęłam się uczyć grać na gitarze i po jakimś czasie mój nauczyciel stwierdził, że mam jakiś talent związane ze śpiewaniem. No i tak jakoś zaczęłam śpiewać. Jakoś tak nie uczyłam się konkretnie śpiewu, jako tako. Jestem samoukiem, tak na siebie zawsze mówię. No i jakoś tak czasami się coś dzieje, gdzieś tam mnie zapraszają, gdzieś tam śpiewam, więc... Najważniejsze jednak było to, że wszyscy artyści, ci bardziej i mniej doświadczeni, tego dnia poświęcili swój czas i umiejętności dla dziewczynki, której spełnione marzenie dało wiele szczęścia. W imieniu Weroniki laptopa odebrała przedstawicielka Fundacji Mamy Marzenie. Dziękuję bardzo za tak piękne zaangażowanie, za wspaniały projekt, którego kierownikiem jest pan Marcin. Dziękuję całej społeczności waszego liceum za zaangażowanie. Bez ludzi o tak wielkich sercach nie byłoby naszej fundacji, nie byłoby spełnionych tylu marzeń. Bardzo jeszcze raz dziękuję. To jest fantastyczne, że my możemy obecnie wykorzystać to, co nam się w życiu udało, do pomocy innym i do tego, żeby podać rękę ludziom, którzy tak naprawdę dopiero są na początku swojej drogi. No to jest piękne, że mamy taką szansę też dzięki takim organizacjom jak ta. No to naprawdę cieszę, że tak jakby tym talentem, umiejętnościami można coś komuś dać, jakby tak nie dając nic, można coś komuś dać bardziej. No i poznać bardzo ciekawych ludzi, bo jednak doświadczenie, które oni nabyli, to dużo nam na pewno da. To było już czwarte marzenie, które udało się spełnić dzięki zaangażowaniu projektu Góry Marzeń. Podczas pierwszego koncertu udało nam się spełnić marzenie Eweliny, która wymarzyła sobie rower holenderski. Później przyszła kolejna Javiera, któremu kupiliśmy tablet. No i ostatnio w grudniu spełnialiśmy marzenie Mikołaja, który otrzymał od nas keyboard. Pomysłodawczyniami piątkowej inicjatywy oprócz projektu Góry Marzeń były Agnieszka Dębska oraz Maria Szczepaniak. Nie obyło się też bez pomocy wielu szczerze zaangażowanych uczniów. Jak powiedział nam Marcin Helak, kolejne inicjatywy, czy to muzyczne, czy sportowe, pomagające spełnić marzenia, na pewno się w naszym mieście pojawią jeszcze nie raz.